Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie kolejnej, myślę, że świetnej myszki od Logitecha. Ponieważ jak pamiętacie, ostatnia myszka, która u mnie była, to było G502 Proteus Core. Bardzo fajna myszka z bardzo wieloma fajnymi cechami. Tutaj mamy troszeczkę tańszy model, ponieważ ta myszka będzie kosztowała jakieś 250 zł z tego co wiem. Nie jest to oczywiście też mysz tania, raczej jest to ciągle wyższa półka jeśli chodzi o myszki gamingowe. Natomiast ma troszeczkę inne specyfikacje. Za chwilkę wam je przytoczę i sobie zobaczymy całą myszkę. Zapraszam do oglądania. Ok, samo pudełko jest troszeczkę mniejsze niż w przypadku G502. Zobaczmy sobie najpierw na specyfikacje. Dowiadujemy się, że mamy tutaj sensor optyczny DPI od 240 do 4000, jak dla mnie 4000 warte w zupełności wystarczająca. Przyspieszenie 20G całkiem przyzwoicie, chociaż w Proteusie było prawdopodobnie 30, jak dobrze pamiętam, troszeczkę lepiej. Bardzo duża prędkość śledzenia, aż 420 IPS-ów. Dane oczywiście 16-bitowe, 1000 Hz próbkowanie, 1 milisekunda opóźnienia, czyli tak jak powinno być w myszce dla graczy. Mamy też parametry tych ślizgaczy, oczywiście w specyfikacjach wychodzą na to, że są bardzo, bardzo trwałe, się szybko na mnie zetrą. Oczywiście w praktyce trzeba by ostro kilka miesięcy, może nawet rok pograć i zobaczyć faktycznie na ile to wystarcza. Na ogół moje testy aż tak długo nie trwają, ale gdyby udało mi się jej dłużej poużywać, to za jakiś czas dam wam znać na przykład na Facebooku. Ok, jeszcze żywotność. Żywotność przycisków, 20 milionów klików pod przyciskiem prawym i lewym, prawdopodobnie przełączniki Omrona oczywiście, oraz żywotność ślizgaczy 250 km ślizgu. Tak więc parametry bardzo fajne, tutaj też mamy troszkę informacji po polsku. Czujnik optyczny Delta Zero. Delta Zero, jak pamiętacie, jest to cała rodzina czujników. W Proteusie był jakiś czujnik LEDowy, który był hybrydą, nie był to ani optyk, ani laser z tego co mi wiadomo. Natomiast tu mamy Delta Zero typowo czujnik optyczny. No i producent chwali się też tą prędkością 420 cali na sekundę. 8 przycisków mamy w sumie programowalnych, wbudowana pamięć, bardzo dobre ślizgacze, lekkie materiały i konstrukcja ulepszona pod kątem szybkości, czyli pewnie chodzi o wyprofilowanie do dłoni gracza. No dobrze, myślę, że takie podstawy mamy przyswojone. Na dole mamy jeszcze informacje o systemach, systemy Windows 8, 8.1 i Windows 7. Ta myszka obsługuje. Podejrzewam, że w starszych systemach też się wykryje. Natomiast pełne możliwości zapewne pokaże oprogramowanie w tych właśnie Windowsach. No nic. Pora wyjąć wszystko z pudełeczka. Dobrze, tam już nic nie zostało. Już my tu ciekawego mamy. Ok, sterowniki mamy sobie pobrać z internetu. Przydatna informacja. Mamy też jakieś ważne informacje o tej myszce, ale broszury myślę, że sobie podarujemy. Już będziemy mogli rzucić okiem na samą myszkę. Kształtem generalnie przypomina troszeczkę Proteusa, jest troszeczkę mniejsza i lżejsza. Kabelek mamy, widzicie tutaj, w zwyczajnym oplocie, nie ma tutaj materiałowego oplotu, tak więc kabel nie będzie aż tak dobrze zabezpieczony. Natomiast sama myszka, powiem wam, że robi na mnie dobre wrażenie. Wykonana jest mniej więcej tak jak Proteus Core, czyli z bardzo, bardzo solidnych, trwałych materiałów. Tak przynajmniej, takie przynajmniej robi pierwsze wrażenie. No i obejrzyjmy sobie ją. Przyciski główne chodzą lekko, cicho i przyjemnie. Rolka, no cóż, taka raczej standardowa gumowa rolka. Na razie przebija się z takim oporem. Działa jako przycisk i w tym modelu nie działa na boki. Mamy taką troszeczkę uboższą wersję tej rolki. Mamy też troszkę elementów błyszczących, takich ozdobników, plus fajne wykończenie, dość chropowate. No i dodatkowe przyciski, zobaczcie, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5. Ten ma jakiś celowniczek, więc może będzie obniżać nam DPI. Po drugiej stronie nie mamy już nic. Tu będzie podświetlenie, tu będzie pewnie wskaźnik wartości DPI i DPI możemy sobie ustawić na przykład na tych przyciskach.
oczywiście kwestia konfiguracji w oprogramowaniu. Myszka jest dość lekka, wydaje mi się, że poniżej 100 gram, ale sobie ją zważymy do recenzji. Jeśli chodzi o profilowanie, to tak, jest jakieś miejsce na kciuk. Generalnie myszka jest dość duża, moja dłoń leży całkiem ok. Z tej strony mamy gumowanie, takie chropowate miejsce też, żeby sobie palcem tutaj przytrzymać. Jak widzicie, cała jest troszeczkę także wyprofilowana, przechylona, tak żeby dłoń wygodnie się na niej układała. No tak, z pierwszego przyłożenia wydaje mi się, że jest naprawdę ok. Zobaczymy po jakimś tygodniu testów, jak to będzie z tą wygodą. Jeszcze ostatnia rzecz, spód myszki widzimy soczewkę optyczną, czyli sensor Delta Zero oraz duże, naprawdę dobrej jakości ślizgacze. No cóż, moi drodzy, zabieram się za testy tej myszki i za jakiś czas odezwę się do Was z wrażeniami w pełnej recenzji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!